Dzień dobry. Witam się z wami na maksa zestresowana. Nawet nie wiem dlaczego, bo w zasadzie nawet jak nie odbierzemy dzisiaj mieszkania, to przecież to nie będzie koniec świata. Ale no właśnie, dzisiaj o godzinie 10:30 mamy odbiór. Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie, dostaniemy klucze, jeżeli będziemy mieli jakieś uwagi, to nie wiadomo. Mam jeszcze mokre włosy. Powiem wam, że strasznie, ale to strasznie boli mnie brzuch. Miałam problem z tym, żeby zjeść śniadanie. Nie wiem, dlaczego aż tak się tym stresuję, ale niestety tak jest. Także tak, jest godzina 9:36. Będziemy wychodzić. No i co? I jeżeli będę w stanie, to nagram wam, co takiego się tam działo. Natomiast nie jestem pewna, czy mi się to uda, dlatego że będzie sporo osób na miejscu. Przedstawiciel dewelopera i nasz inspektor od odbioru. Ale w razie czego, gdybym nic nie pokazała, to na pewno jak tylko wyjdziemy z tego spotkania, to zdam wam relację, czy się udało, czy może jednak były jakieś problemy. Jak widzicie, jestem w windzie jeszcze zabezpieczonej przed ewentualnymi uszkodzeniami. Powiem wam, że jest z nami pan Mateusz i dobrze, że jest, bo już na wejście zaznaczyliśmy tyle zarysowań na szybie, że jestem trochę przerażona, ale oby dalej było lepiej. Słuchajcie, my już po odbiorze. Czy takim udanym, to wszystko powiem wam w domu, ale jest ze mną pan Mateusz. Wszystko to w porządku. Parę rysek, parę małych uwag, tak. Ale... Nie ma dramatu, prawda? Nie ma dramatu. Nie ma dramatu. Trzeba było się trochę poczepiać, ale dramatu nie ma. Podlinkujemy wam kontakt do pana Mateusza, gdybyście byli zainteresowani. To ogromnie polecamy, bo umówmy się, no, gdyby pana Mateusza tu nie było, dalibyśmy się trochę poszukiwać. Także dobrze mieć takiego specjalistę. Wszystkie dane kontaktowe znajdziecie w opisie. W rączkach mam tu pęczek, klucz, słuchajcie. No. Jest tego całkiem sporo, do tego trzy piloty do garażu, bo mamy aż trzy miejsca. Dwa w garażu, jedno na zewnątrz. Tak, jedno na zewnątrz. Także mamy już to wszystko ze sobą. Za chwilę wrócimy do mieszkania i pokażemy wam... Sorki. Zrobimy room tour. Pokażemy wam, co takiego pan Mateusz pozaznaczał na ścianach, oknach. Opowiemy wam trochę o tym całym odbiorze, bo jest co opowiadać. No, a teraz po prostu cieszymy się z tego, że już to mamy i co prawda są jakieś rzeczy do poprawy, ale o tym zaraz. O, jeszcze dostaliśmy prezent od dewelopera. A, tak. Kasia, pokaż. Tak, tak. Dostaliśmy na miłe zakończenie współpracy winko za 5 dyszek, więc jest git i taki... Portfelikowo etui coś tam na klucze, takie dziwne, ale jest, tak. No. Dostaliśmy też, słuchajcie, poza tym, że dostaliśmy teczkę od dewelopera, w której są informacje o różnych szczegółach, dlatego że zmieniły nam się numery miejsc parkingowych, w sensie inaczej były ponumerowane na tym takim planie wstępnym, a inaczej zostały pomalowane numerki na podłodze, więc te numerki nam się zmieniły. Dostaliśmy jeszcze coś takiego, nasz deweloper współpracuje z OBI i jak wydamy w OBI sześć koła, to deweloper zwróci nam 6 stówek na taką kartę podarunkową, żebyśmy mogli jeszcze ją sobie wykorzystać. Całkiem spoko. Tak, natomiast no, byliśmy... Lepiej mieć niż nie mieć, jak się dostaje, nie, to zawsze spoko. Miło, że taki gest deweloper w naszą stronę wykonał. Natomiast no, my tak naprawdę pewnie większość zakupów będziemy robić w Leroyu. Więc nie wiem, czy nam się to przyda, ale jest. Ale jest. Także bardzo fajnie. No, no i najważniejsza to jest właśnie ta teczka, w której są wszystkie dokumenty, które podpisywaliśmy i to, co mogę wam taki spoiler zrobić, ale za chwilę wrócimy do tego na budowie. To taki magiczny protokół, który spisywał właśnie na naszą prośbę pan Mateusz. Ale to wszystko już za momencik, bo już siadamy w furę i wracamy do naszego nowego mieszkania. Ekstra! Andrzejku, jak tam pierwsze parkowanie? Znaczy trochę strasznie. Czy nie to, że jest ciasno, czy ogólnie też jest ciasno, ale... To już, że Kasia asekurowała, bo my mamy taką... Długą antenkę. Taką staromodną antenkę, jak w samochodzie zdalnie jest sterowana. O, taką jak ten Peugeot tam, zaraz podejdę, to zobaczycie, o, taką długą. Zresztą Andrzej może wam pokazać. Musiał ją odkręcić, słuchajcie. Andrzej przyłóż ją do dachu Daci. No, jakby miała być tu, to tak... No. Tak średnio. No. A tu są takie tuśki,
Ja jechałem do tyłu, ona się wygięła, nie? Będziemy musieli zmienić. Kupić mini antenkę. Albo krótką. Bo są też takie małe, takie tak, po prostu. Tak, no właśnie takie głupie trzeba będzie kupić po prostu. W mieście to tak zasięg będzie. No. Albo taką perekinę. A czy ogólnie nie musielibyśmy stawać na środku, bo ta, na której Kasia stoi teraz... Obie te platformy są nasze. Są nasze. Tylko jakby Andrzej ta, chciał tak. To jest taka cała jedna wielka. Pokażę wam, jak to wygląda. Na pół. I to całe idzie górę dół. Tak. Andrzej, chcesz zaprezentować? No prawda, że tak. A ty nie masz swoich kluczy? Nie zostawiłeś w samochodzie? Zostawiłem w samochodzie. Tu mam. To jest, słuchajcie, platforma dolna, no bo ona właśnie jest ustawiona w teorii na 175 cm. W sensie pewnie tyle może mieć auto. I chowa się Dacia. To są platformy niezależne. Czyli no właśnie, samochód zjeżdża do dołeczka i wtedy nasz sąsiad może wyjechać, mimo że my mamy zaparkowane swoje furki. Także tak. No wygląda to ciekawie, nie? Tak to wygląda. Tak kosmicznie trochę, jak w Japonii. I siadacza kompletnie schowa. No to powinno być tak praktycznie do samego dołu. Do poziomu gruntu, nie? Tak. Zatrzymała się. I nie ma samochodu. Ale. Chociaż czad. Tutaj widać, że jest. I ja się sunę. Ekstra, dziwne rzeczy, co? Fajnie. Fajne, no. No. I jedziesz do góry. To jest trochę głośniej. Tak, inaczej pracuje mechanizm, jak jedzie w górę. Pod zdolny maksymum 75. A, bo to jest wysokość samochodu pewnie. Tak. No właśnie, tak kojarzyłam. Dlatego platforma jest wyższa, bo samochód może mieć 175 cm wysokości. Dacia, jakby ktoś był ciekawy, ma 1,69 m. Tylko nie wiem, czy z tymi uchwytami tam na górze, czy tak, bez. No to nie, no to ale raczej, pewnie z, nie? Raczej z, całkowicie, tak. No. No. I wyjechała. No, no i właśnie, te platformy dolne są na wyższe samochody, jak możecie zobaczyć, a te platformy górne, no jednak na troszeczkę mniejszy samochodzik, do 1,65 m. Że chyba to jest większe miejsce niż u nas teraz w garażu, że trochę jest większe. Też bym tak powiedziała, no. No a już w ogóle komfortem jest to, że oba są nasze, tak? Bo wiemy, że nikt nam nie dupnie w drzwi swoim samochodem. No, ogólnie rzecz biorąc, można po prostu też parkować po prostu na środku sobie. Wtedy masz pewność, że nikt nie wiecie, nie? No. To co? Idziemy dalej? Idziemy do mieszkania. Pierwsze podejście do skrzynki pocztowej. Wyciągamy śmieci. Wow. Ale pełno tam pyłu w środku. No. Trzeba będzie sobie ją przetrzeć. Trzeba śmieci, internety, ekstra. Tak. Tu jest, słuchajcie, jakby na wejściu oczywiście jest domofon. Fajnie, bo ma kamerkę. Więc widać, kto dzwoni do drzwi. Ale my idziemy do windy, bo jesteśmy leniwi. Nie będziemy chodzić po schodach. Witamy na piętrze trzecim. Andrzeju. Idziecie? I proszę bardzo. No i jesteśmy. No i jesteśmy na miejscu. Możemy sobie tu siedzieć ile chcemy. Już nikt nie może nas stąd przeganiać, pospieszać. Ekstra. Tak, już możemy sobie tu siedzieć tak długo, jak tylko mamy ochotę. No i właśnie korzystając z okazji, że tu jesteśmy i że nasz czas jest taki no limit, to chciałabym wam teraz opowiadać o tym, jak wyglądał nasz odbiór. Chociaż jest tu duże echo, więc muszę pomyśleć przez chwilę, jak to zrobić. Dobra, więc może zacznijmy od tego, do czego się w tym mieszkaniu pan Mateusz z naszą drobną pomocą przyczepił. Pierwsza rzecz
To są mega porysowane szyby. Tu jest raz, i pewnie tego nie widzicie, bo się odbija, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć uszkodzeń. Spróbuję położyć kartkę, może coś wam to da. Nie wiem, czy to będzie teraz widać, ale jest, no właśnie. Mamy kółka, flamastra. Tak, na jednej szybie jest tych uszkodzeń dziewięć, niektóre są takie całkiem spore. W pozostałych pokojach, jakbyście chcieli się przejść, to problem jest dokładnie taki sam. Na tym oknie w sypialni, gdzie będzie lepiej widać, bo tu jest mniej słońca, mamy trzy takie uszkodzenia, jedno, drugie i tutaj w rogu trzecie. I te akurat, te i tamte, które widzieliście przed chwilą, one są takie, że powinno się je dać bez problemu wyszlifować i nie będzie śladu, natomiast w trzecim oknie to uszkodzenie jest na tyle głębokie, że pan Mateusz zastanawiał się, czy nie trzeba będzie wymienić całego okna. To jest z tej strony, czy z drugiej? Na kamerze kiepsko widać, ale tak, też mam kółko. Ale tutaj jest takie kółeczko i to jest z tej strony. I to już jest taka głęboka rysa, w sensie tak już konkretnie wchodzi mi tu paznokieć. Także tak, dobra, żeby nie latać po pokojach, skoro już tutaj jesteśmy, to w tym pokoju mamy takie pęknięcie schodkowe, które widzicie, ciągnie się tutaj, czy spuścamy tak aż tutaj do góry. No więc to trzeba będzie wytykować, czy coś takiego? Zgładzić po prostu, zaciągnąć. Tutaj brakuje nam kąta prostego. Stąd też takie piękne rysunki. Tak, to narysował pan Mateusz, żeby było wiadomo, że to te rogi są do poprawy. Jak przykładał tutaj ten swój taki dużą ekierkę, jak przykładał tę dużą ekierkę, to ewidentnie było widać, że to się nie spina. Jeżeli chodzi o światła w całym mieszkaniu, to tutaj macie takie kabelki, żeby się podpiąć. I tutaj, gdzie są cztery wejścia, w jednym niestety nie ma prunda. Ale my się nie znamy i tak może być prawidłowo? Tak. To jest do sprawdzenia przez elektryka, bo wiecie, to są te światła, gdzie możecie sobie ustawić jakby dwufazowo, że na 5 lampek świecą przy 3 albo 5, nie? I tutaj coś było nie tak, więc to zostało zgłoszone, żeby elektryk jeszcze to sprawdził. Tu jest domową, sprawdzaliśmy, działa. Oczywiście, że tak. Sprawdzane były też drzwi wejściowe, czy wszystko jest tak, czyli nic im nie dolega. Tutaj będzie trochę ciemno, więc nie wiem, czy będę w stanie wam to pokazać. Natomiast kolejny róg do poprawki. Łazienka. W łazience. Tutaj drugi róg i tu, gdzie macie te taśmy. Teraz nie będzie tego widać, bo jest trochę ciemno. Andrzej, tutaj wyłapiesz to? Z tej strony może będzie bardziej widać. O, tutaj. Kropka. Jest domalowane, dlatego że było tak, uszczerbienie, ale pan miał emaliowaną farbę i od razu to domalował. Tyle, jeżeli chodzi o łazienkę. Czyli wszystko cacy. Po drodze mijasz wnękę. Tak. O, przepraszam, faktycznie. Tam, słuchajcie, tam się zrobiła taka szpara w rogu. Ja zauważyłam, że tam coś odstaje. Poprosiłam pana Mateusza, żeby to sprawdził. I jak pan Mateusz to w to pacnął, to odleciało mocno. Tutaj też zaczęło odpadać. Jest to kwestia złego dobrania zaprawy do tego miejsca. Trzeba po prostu użyć innego materiału. Tak. Trzeba użyć innego materiału. To, że jest winko, czy coś takiego, po prostu materiał tak zwany klasyczny gównolit. Tak. Ogólnie ściany są proste, podłogi są proste, otwory drzwiowe są takie, jak powinny być, takie jak były w projekcie, więc wszystko się tutaj zgadza. Jeżeli chodzi o to osieplanie, to nie mamy więcej zastrzeżeń, możecie tylko zobaczyć, że ta ściana, na którą pada światło, ona jest taka se... A czy tu już jakby tynki były, takie maszynowe? Tak. Ale możesz pokazać łapkę, że to ci się... No... Nie, aż tak mi się nie zatrzymało, tylko odrobinę dosłownie.
ale jakby tutaj fakturę i to na pewno jest ściana, którą trzeba będzie wygładzić, dlatego że na nią pada światło i to widać. Na drugiej ścianie, ta druga ściana jest zdecydowanie bardziej gładka. Pewnie tak wszędzie, że gładzi się, poleci, to nie jest duży metr. Tak. Pewnie tak. No w każdym razie tutaj te gładzie potrzebne są bardzo. Z ciekawych rzeczy to oczywiście sprawdzane były wszystkie gniazdka, ale dla tych, którzy nie są świadomi, mamy też puszki takie pod RTV, gdzie jest sygnał satelitarny i ten cyfrowy z telewizji na ziemię, to też pan inżynier sprawdził. Również mamy tutaj dociągnięty kabel internetowy z puszki multimedialnej, którą mamy dociągniętą tam pewnie do rozdzielni gdzieś tam w piwnicy czy w garażu. No i to też sprawdził. Tak. Że to połączenie tego kabla. W sensie, jak Boga kocham, pan Mateusz sprawdził każde jedno gniazdko, każdy jedny przełączniczek do światła. Sprawdzał też podłączenie do siły, czy jest wszystko w porządku. Mm-hmm. Sprawdzał, czy okej, są kaloryfery. Sprawdzał też, czy nie ma być na nich uszczerbków. Tak samo było jeszcze uszczelki na drzwiach i teraz w nowym budownictwie są takie wywietrzniki. Też sprawdzę, czy są regulowane, czy jest ok. No jak już jesteśmy przy wywietrznikach, to mamy nasz chyba największy mankament, czyli wentylację, w naszym przypadku mechaniczną. Która no zło za słabo ciągnie, po prostu. Pan Mateusz stwierdził, że najprawdopodobniej jednostka, która jest na dachu, jest za słabo ustawiona. Pewnie na jakąś jedynkę, powinna być na dwójkę. Nie wiem, jakie tam są dokładnie jednostki czegoś, ale było tam 35, a powinno być 50. No, metrów na sekundę, albo coś tak. Więc ogólnie za słaba jest wentylacja, co może grozić tym, że po prostu będzie się zbierała wilgoć. A jak wejdzie wilgoć, no to nie chcemy mieć grzyba. Deweloper też raczej nie chce mieć grzyba, bo od tego tak. Jest przecież rękojmia. Rękojmia, to prawda. No i ostatnia rzecz, taka drobnostka, nie wiem, w którym dokładnie fragmencie. Ja jeszcze będę pokazać. Tutaj przy tych śrubach. O, tu o przy, właśnie, śrubach. Przy śrubach był malowany, dosztukowywany był kolor na tych barierkach, dlatego że no właśnie były takie same odpryski jak w przypadku łazienki i kaloryfera. Także tak, mieszkanie było sprawdzone bardzo dokładnie. O, w ogóle zobaczcie, jaki mam ładny widok na Las Kabacki. No, jeszcze nic po drugiej stronie nie ma, więc... Z tego, co wiemy, prawdopodobnie wyrośnie nam tu osiedle. O, kościół jest. Tam daleko wieżę widać. Tak. Fajnie. Prawdopodobnie wyrośnie nam tu osiedle, ale póki co go nie ma i są ładne drzewa. A nie, tu park miał być chyba, z tego, co kojarzę. No właśnie jest, bo tak, pani nam mówiła, że najprawdopodobniej w ramach budżetu obywatelskiego czy czegoś takiego powstanie tu park, ale potem drugi pan z kolei mówił, że tą ziemię chyba już kupił jakiś deweloper i że możliwe, że powstanie tutaj zabudowa podobna do naszej. Więc na dwoje babka wróżyła. To może jeszcze jeden istotny fakt, czyli to, co było ostatnio, czyli dosyć sroga burza była. Sprawdzane były podłogi, sprawdzane były ściany w różnych miejscach takich, w których mogłoby się wydawać, że tynk jest ciulaty. No i jest wszystko super, poziom podłogi jest, ściany w poziom też jest zachowane, tynki suche, podłoga też sucha, także nawet pod bardziej wymagającą deskę się nadaje. Tak. Ogólnie, wiecie, może, bo to jest echo, ale ogólnie rzecz biorąc, wiecie, no, pokazywaliśmy wam sporo rzeczy, których można się czepnąć, natomiast trzeba powiedzieć, że te rzeczy to są tak naprawdę takie szczegóły. Nie licząc tej wentylacji, która jest no, tutaj kluczowym elementem, to ogólnie rzecz biorąc właśnie są to raczej takie szczegóły, drobnostki, z którymi dałoby się żyć, no ale po to mamy ten odbiór, żeby do wszystkiego się przyczepić. No i właśnie, a propos odbioru, towarzyszył nam pan Mateusz Marszałek, gdyby ktoś był zainteresowany. Tutaj macie nazwę firmy w nazwie, co prawda jest pan Kacper, no on był założycielem tejże firmy, która nam dzisiaj towarzyszyła. Natomiast pracuje tam nie tylko pan Kacper, jest tam również pan Mateusz i to właśnie pan Mateusz nam dzisiaj towarzyszył. Dostaliśmy taki odbiór, pokazałam wam w ogóle ostatnią stronę. Ale słuchajcie, to się składa naprawdę z wielu elementów i za każdym razem jak coś wykryliśmy, to spisywaliśmy sobie na ten protokół, a potem z tego protokołu zostało to spisane na protokół taki już dewelopera. No właśnie, pan Mateusz tego pilnował,
żeby każda rzecz, która się tutaj znalazła, została uwzględniona na tym protokole. Panowie, którzy byli przedstawicielem dewelopera, próbowali nam to skutecznie utrudniać. Natomiast powiem wam, że muszę bardzo podziękować z tego miejsca Dorocie, jeżeli to ogląda, bo to ona nam poleciła tą firmę. No i muszę powiedzieć, że jestem zachwycona tym, jak pan Mateusz pracował. Przyjechał z toną sprzętu i powiem wam, że to był ciężki odbiór, w sensie pod takim kątem, jeżeli chodzi o jego atmosferę. I nie mam tutaj na myśli pana Mateusza, bo on był świetny, tylko chodzi nam o to, jak zachowywał się przedstawiciel, kierownik budowy w zasadzie, który reprezentował właśnie dewelopera. Uważam, że to było zachowanie poniżej krytyki. Przyjechaliśmy, byliśmy na czas. Jakby rozumiem, że tej ilości sprzętu, którą przywiózł pan Mateusz, można było się wystraszyć, ale wiecie, no jakby odbieramy mieszkanie, to nie jest batonik, że wiecie, jak coś będzie nie halo, to go wyrzucicie. Więc lepiej jest się do tego przyłożyć, tym bardziej, że jeżeli nie wpiszecie czegoś na protokół ten odbioru, to potem nie możecie tego jakby reklamować, nie? Jakbyśmy tego nie zauważyli, a potem nasz fachowiec, który nam wykańczał by to mieszkanie, by powiedział: ojejku, Kasiu, ale masz porysowane szyby, to ja już bym nie mogła z tym nic zrobić. Musieliśmy zadbać o to, żeby na tym protokole znalazło się wszystko i tak też było. Pan Mateusz naprawdę tutaj się wykazał raz, że ogromną wiedzą, to dwa, ogromną cierpliwością do uszczypliwości, które słyszał pod swoim adresem. A po co pan to mierzy? A po co pan to liczy? My to i tak podważymy. No, postawa dewelopera beznadziejna po prostu. Prosiła o pomstę do nieba. Wkurzyłam się raz i musiałam wtrącić swoje 5 groszy. Nie byłam specjalnie miła, ale no wiecie, no chodzi o nasze mieszkanie po prostu. Wiecie, dla nich to jest kolejny budynek, kolejny odbiór. Chcą to zrobić szybko i bezproblemowo, ale jakby rzeczy, których nie zauważymy, potem byłyby naszym problemem. A tego nie chcieliśmy, prawda, Andrzeju? Ja to tylko tak spuentuję. Powiem wam, że czułem się naprawdę dumny, że mamy takiego mądrego inżyniera z nami. Prawda. I to było takie satysfakcjonujące, jak na wszystkie docinki on miał konkretną odpowiedź. To nie wyssaną z palca, tylko naprawdę taką legitną. Tak, no. Więc to bo odbiór z panem Mateuszem był taki bardzo pewny. Nie, tak. nie czułem się taki zakłopotany, że coś z tego nie wyjdzie, to był kurde konkret firma. Ci panowie, słuchajcie, próbowali się przyczepić absolutnie do wszystkiego. No moim zdaniem jedyne, czym się wykazali, to był brak kultury osobistej. Wiecie, oni nie musieli nam w tym pomagać, ale uważam, że nam w tym przeszkadzali. Jak pan Mateusz odkładał swoje sprzęty, oni sobie je brali, tak po prostu, wiecie, brali jego narzędzia i sprawdzali, czy to, co on wymierzył, faktycznie tak jest, czy leci sobie w kulki. No właśnie takie te komentarze, po co pan to robi, pan tego nie liczy. My za to zapłaciliśmy. Ta usługa kosztowała nas 780 zł. Nie sugerujcie się tą ceną, dlatego że cena jest zależna od metrażu mieszkania, które jest do odbioru. Nasz odbiór trwał godzinę 40. Dwie godziny z rozmowami. Jakby tu na miejscu. A potem jeszcze sobie dyskutowaliśmy przez 15 minut, więc tak naprawdę całość zajęła nam 2 godziny, ale jestem przekonana, że nie dalibyśmy sobie rady bez pana Mateusza. Raz, że nie bylibyśmy w stanie pomierzyć wszystkich tych rzeczy, bo nie mamy narzędzi. A dwa, ci panowie byli tacy, że dobra, to jest taka pierdoła, nie? I po prostu i przy tym protokole trzeba było bardzo, ale to bardzo pilnować tego, żeby oni każdą tą zgłoszoną przez nas rzecz tam wpisali, bo próbowali z nami innego. Nie wiem po co, ale próbowali. Także ten odbiór zaliczyłabym do bardzo stresujących pod takim kątem, jeżeli chodzi o atmosferę, którą kreował deweloper, i jednocześnie bardzo satysfakcjonujących, jeżeli chodzi o to, jaki sposób bycia, no i przede wszystkim jaki profesjonalizm jako fachowiec miał pan Mateusz. Po prostu powiem wam, że naprawdę nie mam słów i tak bardzo się cieszę, że mieliśmy ze sobą takiego człowieka, że no nie jestem w stanie tego opisać. Naprawdę. Bardzo wam polecam. Jeżeli będziecie odbierać jakiekolwiek mieszkanie, dom, będziecie potrzebowali inspektora do budowy domu, to wszystko pan Mateusz robi. Także tutaj się wam w opisie zostawimy wam namiary na pana Mateusza, będziecie mogli wszystko zobaczyć. Schowałam się trochę z tego słońca, bo jest strasznie gorąco, ale podsumowując, namiary na pana Mateusza macie tutaj w opisie. Ja wiem, że ja się tam tak fascynuję i strasznie dużo o tym gadam, ale no wiecie, no wydaliśmy na to pieniądze i mam takie poczucie, że wydaliśmy je bardzo dobrze.
To była naprawdę dobra inwestycja. Nie żałuję ani złotówki z tych 780 zł. Uważam, że cena w kontekście tego, jaką pan Mateusz prezentował sobą jakość, i tak była bardzo przystępna. Także mega się cieszymy. No i co? Czy kończymy ten film, Andrzeju? No, ale jestem mega podierany faktem właśnie, że tu jesteśmy i że to już tak... Wchodź się kiedy chcesz, nie? Tak. Super. Super. Dziękujemy wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, a w komentarzu może jakiś domek. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych filmach.